Cześć wszystkim. Witam Was serdecznie na ogłoszenie wyników konkursu związanego z konkursem pod tytułem Artefakt Johna. Dla przypomnienia, konkurs polegał na tym, aby wymyśleć opis dla nieistniejącego artefaktu Johna. I były trzy kategorie, w których można było wygrać. I teraz tak. Pierwsza kategoria to była kategoria widzowie. W kategorii widzowie wybraliście wy, kto wygrywa, złapąc łapę w górę. Była kategoria żona, gdzie o zwycięstwie decydowała tylko i wyłącznie moja żona. I była kategoria ostatnia, w której decydowałem ja, kto wygrywa. Aczkolwiek w przeciwieństwie do mojej żony, ja się bardziej kierowałem doświadczeniem heroesami i jakby znajomością mechaniki gry. Także takie coś bardziej analityczne. Moja żona akurat nie ma większego doświadczenia, także bardziej kierowała się tutaj... Czego rzucasz we mnie? Kobiecą intuicją. Właśnie dostałem tutaj kapciem. Dobra, przynajmniej będzie fajnie. No to tak. W zasadzie lekki spoiler już poleciał wczoraj odnośnie zwycięstwa w kategorii widzów, ale to każdy sobie mógł zobaczyć, także dużego spoilera tu nie będzie. Znaczy wczoraj nie było dużego spoilera. I teraz tak, w zasadzie dla przypomnienia, ewentualnie dla osób, które nie przeglądały. Uwaga, uwaga, w kategorii widzowie wygrywa Ukis. Czytamy. Artefakt Johna. Po założeniu artefaktu wiąże się on z bohaterem i nie może zostać zdjęty. Wszystkie jednostki w obawie przed gniewem małżonki bohatera zadają podwójne obrażenia. Populacja alkoholu w domu zmniejsza się o 25%. Także Ukis, gratuluję wygranej. Tym komentarzem sobie zaskarbiłeś łapeczki widzów. Także gratuluję jeszcze raz. I następna kategoria. Kategoria, nazwijmy żona. Kategoria żona. W kategorii żony, uwaga, uwaga, wygrywa. Tutaj emocje sięgają zenitu, uwaga, wygrywa Ryżu. Gratulacje dla Ryżu, ja tylko zobaczyłem, czy kapcie mnie nie dostanę. I Ryżu tak, artefakt Johna. Z nią każdy wróg prędko skona, plus 3 do ataku, by twoje bitwy były pełne smaku, plus 5 do brony, byś był bardzo dobrze chroniony, plus 8 do mocy, by się działo wiele rzeczy w nocy, plus 5 do wiedzy, by istnieli tylko gorsi od ciebie strategzy, także plus 2 do morali, byście zawsze się wspierali, na trudniejszych bitew nie odwlekali, wspaniałego jutra doczekali. Także tym komentarzem zaskarbiłeś sobie tutaj względy mojej żony. Gratulacje. I została ostatnia kategoria. Kategoria, w której ja decydowałem. W zasadzie do ostatniej chwili miałem problem. Przyznam się szczerze, że wasze komentarze czytałem po 5 razy. I wahałem się tam między 3. Ale postanowiłem, że wybór padnie na... Uwaga, uwaga, wybór padł na okno z wystawy. Także tak, żona. I tutaj był opis umieszczenia artefaktu, prawa ręka i dodatkowo stopień artefaktu, czyli relik. Czy artefakt dawał tak, plus 6 do obrony, plus 2 do mocy i wiedzy. Żona jako osoba dobrze znająca się na magii może rzucać zaklęcia, co umożliwia rzucanie dwóch czarów w naturę. Ja tu jeszcze jedną rzecz zauważyłem. Ten komentarz później gdzieś tam był edytowany. Także tam lekki fix poszedł i później było minus 5 do wiedzy. Aczkolwiek to dużo nie zmienia w mojej kwestii. To dużo nie zmienia. Może po chwilę opowiem, bo mi się to najbardziej spodobało. Czemu się spodobało? Jak wiadomo, w Heroesach jest taka mechanika, że tylko jeden czar naturę możemy rzucić. Także taki artefakt, który był relikiem, czyli z najwyższej półki, umożliwienie rzucania dwóch czarów na turę by było trochę OP. Takie dość przesadzone, aczkolwiek z jednej strony fajne, bo dawałoby możliwości robienia kombosów. Nie wiem, czy niektóre kombosy nie były przesadzone, na przykład Antymagia i Armagedon. Ale, żeby powiedzmy zbalansować ten artefakcik, to tutaj padł dobry pomysł, żeby obniżyć jego moc. Na przykład minus 5 do mocy. Także większa obrona, większa... Tu było coś do wiedzy jeszcze też chyba, coś zjadło. No mniejsza o to, to jakiś bonus do wiedzy. Także to był dobry pomysł, żeby obniżyć moc.
Ja bym nawet to troszkę inaczej jeszcze znerfił, na przykład, żeby ustawić moc na przykład na jakąś stałą wartość, a nie o 5, bo minus 5 to może być tak, że z 50 zjedziemy na minus 5, będzie 45, będzie dużo. Także taki artefakt na pewno byłby mega OP, ale bardzo fajny featurek. Dawałby na pewno dużo możliwości w walce, no i fajne kombosy. Nie wiem, może to będzie nawet i temat na następny konkurs. Co by było, gdyby można było rzucać na przykład dwa czary na turę? Jakie combo byście wymyślili? Także zastanawiam się, może taki konkurs zorganizuję. Tu mi teraz właśnie taka myśl naszła. Także okno z wystawy, jeszcze raz gratulacje. No i tyle, nie mam więcej kategorii. Teraz może troszkę kwestie techniczne. Tak. Zwycięzców prosiłbym o podanie mi maila. To w zasadzie to może być dowolny sposób podania maila, bo ja tam przez Goga będę robił zakup i tam trzeba po prostu podać maila osoby, której chcemy gifta zrobić. Także prosiłbym o podanie maila. Ukis już mi chyba podał. Może być to w prywatnej wiadomości, może być to gdzieś tam pod komentarzem waszym, tylko napiszcie z tego samego konta, z którego dawaliście komentarz, żeby później nie było tak, że się ktoś pod was podszyje. Także jak zostawicie maila, to ja spróbuję, że tak powiem, tą transakcję dokończyć i prosiłbym was, żebyście tylko dali cynk, czy wszystko do was doszło. Bo chciałbym, żeby to było domknięte i żeby to działało, że później nie było, że jest konkurs, a nagrody nie dochodziły. Także prosiłbym was tylko o to. Tak, także myślę, że chyba tyle. Chyba, że kochanie, chciałbyś coś dodać jeszcze? Bardzo fajny konkurs, gratuluję zwycięstwom. Dobrze, moja żona nie chciała się tutaj w kamerce pokazać, także. No to dziękuję wszystkim, gratulacje jeszcze raz, gratulacje dla Ukisa w kategorii widzowie, gratulacje dla Ryżu w kategorii żona i gratulacje dla okno z wystawy w mojej kategorii, w kategorii ABH. Także. Dzięki wszystkim Gratuluję. i do następnego. Kiedy będzie następny stream? Nie wiem. Chyba po weekendzie, ale nie jestem pewien. Także jak coś, to obserwujcie na YouTubie, na Facebooku czy tam na Twitchu. Także postaram się zamieścić krótką notkę, jak będę wiedział na stówę, że stream będzie. Także dzięki raz wszystkim. Powodzenia. Być może życzę miłego weekendu wszystkim. I do zobaczenia na polu walki. Trzymajcie się.